witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną jest pani Agnieszka Surkąt, dietetyczka. I rozpoczynamy naszą serię podcastów na temat mleka, dlaczego mleko to dobry wybór. Powiem tylko, że ten projekt jest w ramach kampanii Mleko Dobry Wybór, sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka. I pierwszy odcinek będzie poświęcony Mleko Dobry Wybór dla seniorów. Pani Agnieszko, czy mleko to dobry wybór dla seniorów? Mleko to dobry wybór jak najbardziej dla seniorów i dla wszystkich grup, tak naprawdę dla wszystkich grup wiekowych. Seniorzy to osoby po 65 roku życia i jest to dość niejednorodna grupa osób ze względu na stan zdrowia, a podyktowany on często jest trybem życia, jaki był prowadzony w latach poprzednich. W tym wieku zwiększa się ryzyko niektórych chorób i tutaj mam na myśli też choroby dietozależne, którą jest na przykład osteoporoza. Jak wiemy, mleko i produkty mlekarskie są doskonałym źródłem wapnia. Po 50 roku życia u kobiet, a po 65 u mężczyzn zapotrzebowanie na wapń wzrasta nam z 1000 na 1200 mg, a więc jest to naprawdę bardzo dużo, bo z dwóch szklanek tak naprawdę mleka mamy już trzy szklanki. Oczywiście możemy zamiennie tutaj wybierać sobie kefir, maślankę, jogurt czy mleko akidofilne, czyli mleczne napoje fermentowane. Może to być również i twaróg, biały ser. Mogą być to krótko dojrzewające sery podpuszczkowe jak mozzarella, a w niektórych przypadkach również może być to ser żółty, który oprócz tego, że ma bardzo dużą zawartość wapnia, to niesie za sobą też dużą zawartość tłuszczu, więc nie każda osoba z problemami na przykład przy diecie lekkostrawnej nie może je spożywać, ale jeżeli nie ma takich wskazań, to jak najbardziej, żeby ten poziom wapnia w diecie był wysoki, można sobie wzbogacić również o sery te żółte. Oprócz tego produkty mleczarskie są doskonałym źródłem białka. Jak wspomniałam, w wieku po 65 roku życia osoby często też zmagają się z różnymi chorobami. Wymagają one wyższego zapotrzebowania na białko. Dlatego też spożywając produkty mleczne dostarczamy tego bioprzyswajalnego białka, które zawiera dużo aminokwasów egzogennych niezbędnych do regeneracji organizmu, do odbudowy. Tak ważne, żeby na przykład nie doprowadzić do niedożywienia. Jak taki jadłospis właśnie powinien wyglądać dla seniorów? Czyli jak dobrać te produkty na śniadanie, obiad, kolację? Jak zbilansować tą dietę? Oprócz tego, że musimy dostarczyć mleko, produkty mleczarskie, to musimy też dostarczyć produktów z innych grup żywieniowych. Ale jak najbardziej do każdego posiłku może być to taki dodatek, jak na przykład pół szklanki kefiru do śniadania, na drugie śniadanie na przykład twarożek czy serek wiejski z dodatkiem warzyw, ziół. Może to być nawet dodatek odrobiny mleka do zabielenia na przykład zupy. To zawsze już jest jakiś dodatek tego wapnia. To nie musi być, że musimy spożywać tylko i wyłącznie produkt typowo na biało. To może być dodatek tego nabiału do danego produktu, do danego posiłku, bo wiemy, że jeszcze musimy spożywać dużo innych produktów, które muszą nam dostarczyć innych witamin, składników mineralnych, które na przykład nie dostarczą nam typowo produkty nabiałowe. Ale jako produkt nabiałowy powinny one się znaleźć właśnie ze względu na tą wysoką wartość odżywczą, jeżeli chodzi o wapń, białko, witaminy B, B12, fosfor, cynk, jak najbardziej. Może to stanowić, może być to po prostu dodatek, uzupełnienie diety, ale jakże ważny dodatek. I tutaj właśnie też pytanie, czy seniorzy powinni się konsultować z dietetykiem przy komponowaniu takiej diety, czy sami mogą sobie te produkty dobierać? Jak to wygląda? Tak jak wspominałam, jest to grupa, która często zmaga się z innymi chorobami
są to choroby jakieś współistniejące, choroby, tak jak wspominam, dietozależne, bo to często jest też cukrzyca typu drugiego, czy nadciśnienie, pojawiają się, czy otyłość na przykład, no to jak najbardziej powinno się skonsultować najpierw z dietetykiem, aby ta dieta była indywidualna. Tak jak wspomniałam, dla jednej osoby te sery długo dojrzewające jak najbardziej ze względu na wapń, ale dla innej osoby już musimy zamienić na produkt lekkostrawny, gdyż dla niej ze względu na stan zdrowia nie będzie wskazany. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję. I tym oto akcentem kończymy pierwszy nasz podcast w ramach kampanii Mleko Dobry Wybór. Przypomnę tylko, że kampania Mleko Dobry Wybór została sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka. Agnieszka Surkon była naszym gościem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję.